Dla mnie interesujące w trzecim sezonie jest to, że jest najbliższy adaptacji książek 1:1. Oczywiście nie możemy przenieść do serialu każdej strony, ale Czas Pogardy dał nam tak dużo wielkich wydarzeń, punktów zwrotnych, momentów definiujących bohaterów, wielkich ujawnień złych postaci. Jest tego tak wiele, a my byliśmy w stanie bardzo ściśle trzymać się książek. W trzecim sezonie Wiedźmina Jaskier będzie miał gorący romans i to nie z kobietą, a z mężczyzną. Jaskier jest biseksualny, a jego ukochanym w trzecim sezonie Wiedźmina jest Radowid. Możesz, kurwa, ja pierdolę. Od kilku dobrych dni siedzę i montuję dla was nowy materiał, bardzo fajny. Jednakże gdy widziałem to, co właśnie się odwaliło w tym cyrkusie netflixowym, w tym netflixowym produkcie wiedźminopodobnym, bo wiedźminem to już dawno nie jest, no to kurka wodna, trzeba by było usiąść i to skomentować. Dzień dobry, z tej strony Drwal na posterunku i dziś bierzemy na tapet newsa, który od wczorajszego wieczora bardzo mocno wzburzył całe środowisko fanów Wiedźmina. I to nie bez powodu. Tak jest, moi drodzy. Największy kobieciarz, jakiego nosiła Wiedźmińska Ziemia, czyli nasz ukochany Bart Jaskier, w netflixowej wersji skieruje swoje zainteresowania w nieco inną stronę, czyli nie w stronę płci przeciwnej, ale w stronę płci własnej. I żeby było jeszcze zabawniej, to jego miłosnym wybrankiem będzie nikt inny jak Radowid. Tak jest, ten Radowid. No innego nie znamy. Panowie i panie, ta wiadomość, z tego co widziałem po komentarzach, które są bardzo szczere, bardzo niewybredne i bardzo dosadne, z okazji pozdrawiam w sekcję komentarzy z mojego fanpage'u na Facebooku, dziękuję pięknie za obecność i aktywność tamże. Wracając do newsa, wstrząsnął on, tak jak wspomniałem, fandomem Wiedźmina, jednakże nie mną, ani w sumie chyba nikim, kto ogląda mnie od dłuższego czasu. Ponieważ ja mówiłem o tym już dobry rok temu, śledząc newsy odnośnie tego, co się dzieje w tym cyrku netflixowym, już wtedy mówiłem o tym, że dostaniemy Radowida homoseksualista i że najpewniej jego chłopakiem będzie właśnie Jaskier. Mówiłem to już rok temu. Żeby było zabawniej, w bardzo podobnym czasie mówiłem o tym, że Henry może robić coś z Warhammerem. Spójrzmy dzisiaj. Henry tworzy filmowe uniwersum Warhammera, a wszystko o Jaskrze i o Radowidzie się sprawdziło. Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Chcecie mieć dostęp do sprawdzonych info, chcecie mieć dostęp do szczerego, bezpardonowego komentarza, polecam zostawić subskrypcję na kanale, kto tego jeszcze nie zrobił oczywiście. Zostawiając suba i uderzając w dzwona, macie pewność taką, że kiedy ja puszczam nowy materiał, wy dostajecie powiadomienie. Krótko mówiąc, wy dostajecie wtedy dobre materiały, kanał rośnie w siłę, Łysy zarobił drobne na grzebień i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Ale koniec tej autoreklamy, przejdźmy już do dzisiejszego newsa. Moi drodzy, info pochodzi oczywiście ze sprawdzonego źródła, a więc ze strony Radiant Intelligence, która już od dawna zajmuje się właśnie wszystkimi newsami dotyczącymi netflixowego produktu wiedźminopodobnego. Jak zauważyłem, strona też poszerzyła ostatnio swój profil, bo teraz zajmuje się także choćby House of the Dragon. Nie dziwota, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, gdzie to, co robi Netflix z Wiedźminem, się skończy. Wszyscy dobrze znamy zakończenie tej bajki. Wiemy, że skończy to na świetniku historii i każdy kolejny sezon utwierdza nas tylko w tym przekonaniu. Panowie i panie, jak czytamy w artykule, tak, to co wielu sądziło, że może być prawdą odnośnie Jaskra, jednak okazuje się właśnie prawdą. To jest oczywiście picie do newsa, o którym wspominałem właśnie w moim poprzednim materiale na ten temat, sprzed już roku, gdzie właśnie mieliśmy pierwsze opisy Radowida, gdzie dostawaliśmy już pierwsze poszlaki odnośnie tego, jaka to będzie postać, z czym będzie identyfikowana, oraz dostawaliśmy właśnie pierwsze informacje o tym, że będzie on flirtować z Jaskrem. No ale przejdźmy sobie do newsa. Zmasowana promocja trzeciego sezonu netflixowego Wiedźmina ma się właśnie rozpocząć, a my już dostajemy komentarze odnośnie obsady oraz odnośnie tego, co zobaczymy w tym sezonie. Jednym z pojawiających się co chwila tematów jest to, jak pokazane będzie życie miłosne Jaskra. Czy zostanie on biseksualny? No cóż, teraz mamy tego potwierdzenie. W kim zakocha się więc Jaskier? Who does Jaskier fall in love? W trzecim sezonie. Możemy potwierdzić informację, o której pisaliśmy już jakiś czas temu. Jaskier w wersji od Netflixa będzie biseksualny, a jego zainteresowaniem miłosnym będzie nikt inny jak Radowid. I tak, chodzi właśnie o Radowida Redańskiego, który w tej wersji, uwaga, nie będzie już synem
króla Wyzimira, tylko będzie jego bratem. Bo wiecie, ten król Wyzimir w tej wersji by Netflix jest idiotą po prostu, nie? Co widzieliśmy już w drugim sezonie, więc oni pomyśleli, że zamiast tego zrobią z Radovida nie jego syna, ale jego brata, który będzie od niego dużo fajniejszy, sprytniejszy, no z oczywistych względów, no bo będzie gejem. No wychodzi na to, że to jest chyba jedyna furtka, przy której w tym cyrku od Netflixa biały mężczyzna mający bardzo patriarchalną pozycję, bo to przecież władca, może jakkolwiek wykazywać się intelektem. Musi być gejem. Prosta sprawa. Już w newsie sprzed roku wyciekła informacja o przesłuchaniu do roli, w której pojawiała się scena, gdzie Radovid miał flirtować z Jaskrem, pozostawiając Barda z nieco niezręcznym uczuciem. Radovid ma nawet czynić bardzo sugestywne komentarze odnośnie Jaskra, aby ten pokazał mu, jak gra na swoim instrumencie. Hehe, wiecie, ale mam instrument, ale ten gryf jest długi. Serio? Właśnie to dla Netflixa? Jest ten bogaty, sarkastyczny humor, jaki prezentował nam Sapkowski w swoich książkach? Jeżeli pani showrunnerka i jej kółko wzajemnej adoracji uważają, że to jest zabawne, no to... dla wszystkich musi być zabawne. Wiemy więc, że taka scena albo bardzo podobna pojawi się w serialu i że pojawiają się momenty flirtowania oraz chemii pomiędzy Radovidem oraz Jaskrem w późniejszej części serialu. Dwóch panów rozwija więc romantyczną relację w trakcie całego sezonu. I w końcu, jako zwieńczenie tejże relacji, Jaskier i Radovid łączą się w pocałunku prawdziwej miłości. Ja już naprawdę nie mam siły. Boję się nie da rady. Ja jestem dopiero w połowie, a ja już wysiadam od tych durnot. Naprawdę. Nie obędzie się bez jakiegoś dopakowania. Nie mówię tutaj bynajmniej o wódce, chociaż też by się przydało. By pokonać ten materiał, potrzebujemy czegoś więcej. Gaminet! Nie znasz Gaminet? A powinieneś. Gaminet to idealna alternatywa dla napojów energetycznych. W przeciwieństwie do nich bowiem nie zawiera ani grama cukru. Bo jak wiadomo, ten da ci kopa na chwilę, a po nim masz zjazd. Zamiast tego Gaminate zawiera 12 aktywnych składników, które pobudzają twoje ciało oraz twoją koncentrację. I to od 2 do nawet 6 godzin. Przygotowanie Gaminate jest dziecinnie proste. Wlewamy wody, bierzemy ulubiony smak Gaminecika i raz, i dwa. Trząśnijmy, nie zmieszamy. No i proszę bardzo, moja dawka energii, żeby skończyć ten odcinek, właśnie gotowa. Jeżeli chcecie spróbować Gaminate, przypominam, że z kodem DRWAL macie 10% obniżki na cały asortyment, wliczając w to Gaminate Energetic, Shakery, a także nowy Gaminate Hydration. Najlepszy izotonik na rynku. Polecam, zwłaszcza tym aktywnym. No ale teraz co? Łyczek dla kurażu i lecimy dalej z tym materiałem. Zdróweczko. No ale przecież wszystko nie obyłoby się bez komentarza naszej ulubionej, ukochanej pani Lauren Schmidt-Hisrich, showrunnerki na medal. Jak się dowiadujemy w całym właśnie długim tekście od Netflixa poświęconym właśnie Wiedźminowi, pani Lauren skomentowała także i tę kwestię, kwestię Jaskra. Jak pani stwierdza, Jaskier się zakochuje. I to w postaci, którą fani dobrze znają, która stale pojawia się w trakcie książek. To, co się więc stanie w tym sezonie pomiędzy nimi, pomiędzy Radovidem i Jaskrem, będzie mieć efekt długofalowy, tak? No z tą długofalowością to bym tak nie przesadzał, patrząc na to, że to ostatni sezon, a z pewnością ostatni, na który pies z kulawą nogą spojrzy. Panowie i panie, pozwolę sobie tutaj jednak zwrócić uwagę na coś innego. Mianowicie pani showrunnerka mówi, że fani znają tą postać i że pojawia się ona w trakcie książek. I tak, my znamy tę postać i oczywiście pojawia się ona w książkach. Tylko, że nie do końca w ten sposób, w jaki pani showrunner by to sobie widziała. Jak już wspomniałem, Radovid nie tylko jest synem króla Wyzimira, a nie jego bratem w oryginale, ale przede wszystkim Radovid jest małoletni. Radovid jest jeszcze dzieckiem. Zaś dla samej historii, jeżeli chodzi o sagę książkową o Wiedźminie, nie ma on takiego znaczenia specjalnego. Jest jedynie wspomniane, że nikt nie mógł przewidzieć i zgadnąć, że z tego 13-latka, teraz osoby bez żadnego znaczenia w kraju rządzonym przez Radę Regencyjną i Dijkstrę, wyrośnie król. Król, który odpłaciwszy wszystkim doznane przez siebie i matkę zniewagi, przejdzie do historii jako Radovid V Srogi. To jest coś, co się działo długo po tym, co widzieliśmy w książkach. W samej sadze o Wiedźminie on nie ma specjalnego znaczenia. W tym więc momencie pani showrunnerka, próbując nam wmówić, że tak, fani znają tą postać i on się pojawia w książkach, znowu wkręca nam głodne kawałki.
No ale czego się spodziewać po kobicie, która wkręca nam wałki już od dawna, że tak, ten sezon będzie najbliższy adaptacji książek 1:1. Ja naprawdę, ja sądzę, że ona nie przeczytała książek. Ja sądzę, że ona spojrzała na jakieś tam streszczenie. Mniej więcej wiedziała, że jest sobie jakiś Geralt, jakaś tam, jakaś Ciri, jakaś Jennifer, cała reszta, a później sobie dopisuje wedle woli. Bo to jest tak odklejone od tego, co było w książkach, że już chyba bardziej się nie dało, naprawdę. W tym więc momencie nie tylko na siłę wrzuca się do fabuły postać, która nie miała w tej fabule specjalnego znaczenia, na siłę kreuje się tego bohatera na kogoś, kim nie był w książkach, ale także dodaje się tej postaci takie cechy, które de facto zmieniają tą postać nie do poznania, bo to już nie jest ten bohater. Radowid, którego nam oni prezentują, nie jest już Radowidem. Jaskier, którego Netflix nam prezentuje, nie jest już tym Jaskrem. No ja przypomnę tylko tyle, że no Jaskier był największym babiarzem w całym Wiedźminie. I było to wielokrotnie podkreślane. Wiele wątków w Wiedźminie, i to w opowiadaniach, i to w sadze tej ciągłej, powiązanych z Jaskrem, było związane z tym, że znowu wplątał się w jakąś kabałę w związku z jednym ze swoich romansów. Także fakt tego, że Jaskier był kobieciarzem, był nieodzownym elementem tej postaci. Zabierzmy ten element, to już nie będzie ten sam bohater. I Netflix robi dokładnie to. To już nie jest ten bohater. Zresztą on nie był nim już od dawna, bo wersja serialowa już od dawna ani to nie wyglądała jak książkowy Jaskier, ani to nie zachowywała się jak on. Zwróciłem też uwagę jakiś czas temu w jednym z materiałów albo na livestreamie, że tak naprawdę do tej pory nigdzie nie pokazano w serialu tego, że Jaskier jest babiarzem. Tego, że świetnie sobie radzi z kobietami, że ma podejście i ma, że tak powiem, branie. Nigdzie tego nie było, wręcz przeciwnie. Do tej pory to, co widzieliśmy odnośnie tej postaci, to to, że w relacjach z kobietami w sumie jest on ciamajdą. No ale teraz mamy tego wyjaśnienie. Po co mu kobiety, skoro on patrzy w zupełnie inną stronę, prawda? I wiecie, nie byłoby problemu, gdyby w książkach rzeczywiście było gdzieś tam wspomniane, że Jaskier patrzył pożądliwym okiem nie tylko w stronę panien, ale także w stronę panów. W porządku. Można by wtedy pokusić się, żeby jakoś to rozwinąć, tak? Przecież książki Sapkowskiego są pełne wszelakich preferencji, prawda? Jednakże w momencie, gdy mamy dokładnie opisanego tego bohatera w ten, a nie inny sposób, że on tak, a nie inaczej podchodził właśnie do panien i był to nieodłączny element jego sposobu bycia, to w tym momencie tworzenie romansu pomiędzy Jaskrem a Radowidem ma tyle samo sensu, co wprowadzenie miłosnego wątku między Geraltem a Vilgefortzem. Albo Emhyrem. Lecimy z grubej rury. Proszę bardzo. To jest dokładnie ten sam poziom abstrakcji. Ale najwyraźniej dla Netflixa to wszystko jest 1:1 jak w książkach. Żeby było ciekawiej, o swojej roli wypowiedział się także aktor Joey Beatty, komentując to w ten sposób. Jaskier będzie mieć swoje hot girl summer. Powiedziałbym bardziej, że hot boy summer w tym wypadku. Było bardzo satysfakcjonującym oglądanie jego życia miłosnego z bardzo wizualnej strony. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy chcę w takim razie to oglądać z tej wizualnej strony. Upewniliśmy się, że te romanse są opowiedziane prawdziwie, z odpowiednią wrażliwością, z ostrożnością i bez uciekania się do stereotypów. Byłoby miło, gdyby z odpowiednią wrażliwością i ostrożnością podeszli do tego, co było w książkach w końcu, zamiast wciskać nam swój własny fanfic, jakościowo będące na podobnym poziomie, co pisane w gimbazie blogi. Mam nadzieję, że stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego, specjalnego, zaś sapioromantyczna i sapioseksualna relacja pomiędzy tymi dwiema postaciami jest również pełna wad, tak jak każda inna relacja w tym serialu. Moi drodzy, ja specjalnie sprawdziłem sobie, co znaczy sapioromantyzm i sapioseksualizm. Jak czytamy, sapioseksualizm to rodzaj preferencji, w której pozycję numer jeden zajmuje intelekt. Osoby sapioseksualne nic tak nie podnieca jak flirt z inteligencją partnera. Nie mają znaczenia jego wygląd ani stan portfela. Liczy się tylko to, co ma w głowie. No, szczerze mówiąc, śmiem twierdzić, że jednak aparycja bądź po prostu płeć drugiej strony chyba ma równie duże znaczenie, co to, co ma w głowie druga strona, ale co ja mogę wiedzieć? Jeżeli jednak mówimy o tym, że tak, to ma być, wiecie, relacja związana z pociągiem do intelektu, ja tylko przypomnę pewien dosyć ciekawy fakt z książek, mianowicie ostatnim, co interesowało Jaska w intymnych kontaktach, był intelekt. Jak sam Geralt, nie tylko on, wielokrotnie w sadze podkreślał odnośnie Jaska, że był to cynik, świntuch, kurwiarz i kłamca. Rzekłbym, że bezpieczne były przed nim
Jerze i te kobiety, które wlazły na sam czubek wysokiego drzewa. No ale dobra, sapioromantyzm. Jaskier leci tylko na intelekt. No ale przecież w czym ja mam problem? Przecież to tylko adaptacja. Nie musi być tak jak w książkach. Byłoby nudno, gdyby było tak jak w książkach. Przeczytaj sobie definicję słowa adaptacja. Gdzie są te głosy? Czekam! Czekam na tych wszystkich światłych, samozwańczych arbitrów kultury, którzy niosą kaganek oświaty chyba tylko i wyłącznie do własnego wychodka i z powrotem. Panowie i panie, piszcie w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej rewelacji na Bałtyku. Jaskier, jaskier na potyku. Moi drodzy, widzicie, mi już na mózg pada. A jest jeszcze przed 12. Co będzie dalej? Jakie jeszcze cudowne przygody nas czekają? Tego dowiecie się już niedługo w kolejnych materiałach. Polecam więc zostawić subskrypcję. Odsyłam bardzo serdecznie na moje social media. Facebook, Instagram, Twitch. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na Instagramie wzięli udział w Q&A. Było bardzo fajnie. Polecam się. Zajrzyjcie na moje transmisje na żywo. W weekend puszczamy kolejnego live streaminga. Dziękuję pięknie za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem. Drwal rybajło.